Z pokorą czekamy na precyzyjne wyniki, dokładne już po przeliczeniu wszystkich głosów. No, przyznaję, że ta proporcja krajowa wskazuje na to, że pewne mamy 5 mandatów. Cieszę się po prostu bardzo dobrym wynikiem dla całego Prawa i Sprawiedliwości w kraju, bo ten dobry wynik przekłada się na bardzo dobre rządy przez kolejne 4 lata. Marzyły mi się wyniki na poziomie ponad 50%, ale to oczywiście jeszcze pewno przed nami długa droga, natomiast te 43,6 na razie wstępnie, bo pewno one będą bardziej precyzyjne, no to są bardzo zadowalające, bo pokazują, że prawie połowa społeczeństwa ufa Prawu i Sprawiedliwości, a po 4 latach rządzenia, proszę spojrzeć, naprawdę nie jest to łatwe. No, mówi się w polityce, że pierwsza kadencja każdego rządu powoduje, że to zaufanie zazwyczaj spada, a u nas to zaufanie wzrosło, więc powinniśmy być zadowoleni. Natomiast to, że dla naszych oponentów też wysokie notowania wskazują te wyniki, szczególnie dla Lewicy, pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami jako przed Prawem i Sprawiedliwością. To jeszcze jest duża praca i ta kolejna kadencja, tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, może się okazać jeszcze trudniejsza dla nas niż poprzednia, z tego tytułu, że w dwójnasób będziemy musieli udowadniać, że jesteśmy wiarygodni, ale też, że umiemy Polską się zajmować we wszystkich przestrzeniach. Jakoś tak łączy się nasze propozycje programowe tylko i wyłącznie z polityką społeczną, a przecież my świetnie radzimy sobie i w gospodarce, i w innowacjach, więc i w ekonomii, przecież ten budżet wspaniały, rekordowy też budżet, no to wynik tego, że mamy świetnych specjalistów z tego zakresu. Kampania bezpośrednia to był ten nerw, na który położyliśmy nacisk. Uznaliśmy, że kręgosłupem każdej kampanii wyborczej jest spotkanie z wyborcą, uściśnięcie ręki, wysłuchanie jego opinii, odpowiedź na jego ewentualne rozterki. Często ja miałam takie doświadczenia, wysłuchanie bardzo ciepłych słów, no i oczywiście zachęcanie mocne do tego, żeby wzięli nasi wyborcy udział w wyborach. I to chyba się udało. Ta frekwencja wysoka pokazuje, że no, wspólnie zrozumieliśmy, że to wielkie święto demokracji. Jeżeli decyzją wyborców zostanę posłanką, to będę musiała zrezygnować z funkcji wicewojewody. Nie można dwóch funkcji publicznych łączyć, więc będę musiała zrezygnować.